Piotr Peniszewski dla MMA Rocks, a ze mną Wojciech Janusz, który 10 grudnia na gali Fight Zone w Czechach zmierzy się z Witą Mrakotą. Cześć Wojtek. Cześć, witam wszystkich. Powiedzmy trochę o twoim rywalu. No, pewnie nie jest szczególnie ludziom znany, ale to głównie parterowiec. Tak. Z tego co wiem, to głównie parterowiec. Ma 9 walk stoczonych. Wszystkie wygrane ma przez poddania. Ma rekord 5-4. No czyli co, pewnie walka przytoczy się do parteru i tam będziemy swoich sił próbować. No powiedz, twój rekord na razie zawodowy to jedna walka. Powiedz, jak się czujesz wchodząc do walki, no znacznie bardziej doświadczonym zawodnikiem? No co, trenuję w dobrym klubie z najlepszymi zawodnikami, bardzo ciężko pracuję i nie ma dla mnie to znaczenia, czy mój zawodnik ma 9 walk, czy jedną, czy trochę więcej, czy trochę mniej. Po prostu wyjdę, dam z siebie wszystko i postaram się wygrać i zrobię wszystko, żeby wygrać. W tym roku stoczyłeś w sumie jedną walkę zawodową. Powiedz, jak się twoi narażnikowi koledzy, tak? To jest mocne wsparcie. Tak, jak najbardziej, zawsze ze mną. Powiedz, czy w przyszłym roku planowałbyś więcej walk zawodowych już, czy na razie tak na spokojnie tą karierę MMA prowadzisz? No ogólnie wszystko zależy od mojego trenera Piotra Bagińskiego, to on mnie prowadzi. No, to w jego decyzji jest. Jak powie, że mam się bić, to będę się bił. No, ja chcę jak najwięcej. Cały czas startujesz w zawodach tych chwytanych. Drugie miejsce na Mistrzostwach Polski w tym roku. Powiedz, czy to jest nadal plan, właśnie startować, mieszać to ten grappling, BJJ i MMA? No, dopóki dam radę i będę mógł w stanie to pogodzić, no to jak najbardziej chcę. No to wiadomo, obycie z takimi zawodami chwytanymi, no to też na pewno jest jakiś krok w mojej karierze i jak najbardziej chcę też startować i rozwijać się w tej płaszczyźnie. Powiem tak, tutaj zakulisowo, kiedy pojawiłeś się w klubie, od początku było mówione, że kurczę, że kulka o, jest potencjał, bo bardzo pracowity chłopak. Jak to powiem, powiedz, bo ty nie trenujesz w sumie długo, tak? Jak ta przygoda się u ciebie zaczęła, bo może wiele osób widzi cię po raz pierwszy tak naprawdę. No ogólnie zacząłem trenować niecałe 3 lata temu, od kiedy przyszedłem do klubu. Robiłem zajęcia 2 razy dziennie, rano i wieczorem, no i tak od 3 lat trenuję w grupie Piotra Bagińskiego, w klubie Berserkers Team i moja przygoda z MMA, no tak naprawdę niedawno się zaczęła w porównaniu do moich kolegów czy innych chłopaków. Wszystkie twoje walki na razie pierwsza runda. Czy masz taką jakby chęć, żeby to potrwało trochę dłużej, tak się obić, sprawdzić w ringu, zasmakować na przykład tych, wiesz, pełnego dystansu? No chęć jest jedna, żeby wygrać, tak? Niezależnie w jaki sposób. Cieszę się, że wygrywam w pierwszych rundach, no bo to wiadomo, lepiej nie być porozbijanym po walce, żeby móc już do następnej się szykować, nie? A że wychodzi tak, że w pierwszej rundzie, no to ja tylko się cieszę. Chciałbym, żeby każda moja walka tak wyglądała. Okej, Wojtek, dzięki bardzo za czas i życzę powodzenia w Pradze. Dziękuję bardzo.